kochani, szwendam się i szwendam po festiwalu Hurricane. Nie możecie sobie wyobrazić, kogo się tutaj spotyka. Mam na przykład, wyobraźcie sobie, koło mnie siedzą Guano Apes. Niemożliwa rzecz. Halo Henning? Halo? Przepraszam, powinnam właściwie przywitać najpierw kobietę. Halo Sandra. Cześć. Jak się czujesz? Całkiem dobrze. Słyszałam, że udzielacie dzisiaj wielu wywiadów. Tak, masz rację, dlatego też musieliśmy się podzielić. No właśnie, niestety nie jesteście tu w komplecie, ale cóż, pogodzę się z tym. Przygotowałam dla was małą grę. Słyszałam, że nikt wam jeszcze o tym nie opowiedział, więc wytłumaczę wam reguły. Jest tak, pomyślałam sobie precz z konwencjonalnymi wywiadami i w związku z tym przygotowałam dla was trzy zestawy pytań. Mamy pytania muzyczne na temat życia prywatnego i mam parę pytań, na które już od dawna szukam odpowiedzi. Gra polega na tym, że musicie odpowiedzieć mi na jedno pytanie z każdego zestawu. Zastanawiam się właśnie, czy za karę, że nie jesteście w komplecie, nie powinnyście odpowiedzieć na dwa pytanka. Co ty na to? Ja bardzo chętnie gram. No to fajnie się składa. Jeśli traficie na pytanie, na które nie znacie odpowiedzi, kosztuje to dwa kolejne pytanka. O cholera. A jeśli nie odpowiemy na pytanie, będziemy grać przez cały dzień. Jeśli widzisz, że zagrożony wyginięciem gatunek jakiegoś zwierzęcia ma właśnie zamiar zjeść roślinę, która też jest pod ochroną, to co robisz? To jest podstawowe pytanie. Masz rację, to naprawdę podstawowe pytanie. Was machen. Zjadają się nawzajem. No ale jeśli obie zginą, to będzie chyba okej. Więc pozostawiamy ich to losowi. No pewnie, przecież i tak są zagrożone, więc to chyba będzie w porządku. Uważam, że to całkiem fair. To naprawdę trudne pytanie. Tak, właśnie dlatego pytam. To jedno z pytań, na które przez całe życie szukam odpowiedzi. To jest jakiś cholerny cykl bez końca, bo wtedy przyjdzie następne zwierzę, jeśli uratujesz roślinkę, wtedy zagrożone jest to zwierzę. A potem jedziemy dalej w hierarchii. To strasznie wielki cykl. Zwariujesz, gdy zaczniesz się nad tym zastanawiać. Okej, zanim zaczniemy filozofować, może przejdźmy do muzycznych pytań. Sandra, kobiety mają pierwszeństwo? Bardzo ładnie je złożyłaś. Postarałam się specjalnie dla was. Nie do wiary, masz talent. Ta kobieta jest uzdolniona. No, nareszcie pytanie, na które mogę odpowiedzieć. Gdzie czujesz się lepiej, w studio czy na scenie? Jeśli mam być szczera, czasami na scenie, czasami w studiu. Teraz wolałabym być w studiu. Aber momentan wäre ich, glaube ich, lieber im Studio. Bo pada deszcz? Też. Nie, po prostu chętnie zamykam się i wtedy jestem kreatywna. Ale przecież w studiu to już się nagrywa. Kawałki są już napisane, a muzyka skomponowana. Czy komponujesz w studiu? Tak, ja sama też komponuję. Wszystko musi być przed nagraniem gotowe. Bardzo lubię tę fazę. Nagrania, śpiewanie w studiu to już inna rzecz. Ale tę kreatywną fazę, pracę nad piosenkami, bardzo to lubię. Istnieją artyści, którzy zaszywają się gdzieś przy świeczkach, w jakiejś piwnicy, komponując tam piosenki, ale ty robisz to w studiu. Tak, tam też można postawić świeczki, chociaż ja pracuję przez cały dzień, czasami wpadasz w takie odurzenie. Bez narkotyków, normalnie, całkiem naturalnie. Nic nas nie łączy z narkotykami. Oczywiście. Nie, to naturalne odurzenie, kreatywne odurzenie. A jak masz ochotę rockować, to idziesz na scenę. Oczywiście. Obejrzymy sobie później wasz występ, ale na razie proponuję, żebyś teraz ty wylosował muzyczne pytanko. Okej, wezmę sobie to. Który kawałek z twoich własnych najbardziej lubisz i dlaczego? To trudne, bardzo trudne pytanie, bo sami skomponowaliśmy każdy kawałek, więc każdy z nich jest w jakiś sposób naszym dzieckiem, naszym skarbem, naszymi małymi perełkami. Który z nich śpiewasz codziennie pod prysznicem? Żadnego. Ale z nowej płyty podoba mi się najbardziej Quietly. To był numer, który, że tak powiem, wywołał lawinę. Kiedy komponowaliśmy kawałki na nową płytę, był to pierwszy, przy którym pomyślałem, wow, to będzie wspaniała płyta, robimy postępy. Wow, es kann wieder eine tolle neue Platte geben und wir machen auch einen Schritt vorwärts.
To znaczy, że po skomponowaniu tego kawałka naszła na was fala kreatywności? Grasz piosenkę, aż naraz w ciągu zaledwie pół godziny masz pomysł, który nabiera formy, o której wcześniej nawet nie pomyślałeś. To jest bardzo magiczny moment. Naraz coś powstaje, masz pomysł na piosenkę. To wspaniałe uczucie, bardzo wzniosły moment. Czy mogłabym zapytać, dlaczego nie wydaliście tego kawałka jako singla promującego płytę? Bo wyjdzie teraz, jako trzeci singiel. Więc jestem bardzo ciekawa. Sandra, czy mogłabym zadać ci prywatne pytanko? Das wär's dann, ja? A private question, attenzione. Teraz dowiemy się rzeczy z najciemniejszych zakątków duszy Sandry. Na to pytanie mogę od razu odpowiedzieć, bo jest właśnie aktualne. Gdzie i kiedy spędziłaś ostatni urlop? Powiem ci nawet dokładnie, to było tydzień temu. Byłam na wyspie Rügen. A, dlatego wyglądasz na taką wypoczętą. Nie, to czerwone światło, to myli. Byłam na wyspie Rügen na Bałtyku, znasz ją? Jest tam super, białe plaże i sami emeryci. Wypoczęłaś? O, było świetnie. Naprawdę polecam. Wypoczęłam kompletnie. A czy ty byłeś też w tym czasie na urlopie? Nie w tym czasie. To było trochę wcześniej. Parę tygodni temu byłem w Danii przez parę dni. No wiesz, słońce, plaża i morze, trochę relaksu. Widzisz, podróże po własnym kraju opłacają się. Dziura ozonowa ciągle rośnie, więc zostajmy we własnym kraju. Ale pogoda to nam na razie niezbyt dopisuje. Teraz akurat trochę pada. W zeszłym tygodniu też nie było zbyt ładnie. Ja miałam ciągle słońce. Ostatnie tygodnie były dość gorące. Czy nie jest to niebezpieczne w Niemczech? Mam na myśli, nie jesteś zbyt daleko, w razie czego można by teoretycznie przerwać ci urlop z powodu jakichś terminów. Teoretycznie mogłabyś być w ciągu godziny w studiu. Dlatego właśnie wyłączyłam komórkę i laptopa. Bardzo dobry pomysł. A propos podróży, byliście już w Polsce? Tak. W Warszawie, w Krakowie macie pyszne jedzonko. Polska kuchnia jest odjazdowa, nie? Jak podobają wam się polscy fani? Czy rokują z wami podczas koncertu? Fani są super czadowi. Byli dość, jak to ująć? Już prawie się obawiałam, bo byli tak naładowani energią, że nas oczywiście zarazili. To już dłuższy czas temu, ale bardzo dobrze to pamiętam. Eigentlich haben die einen mehr mitgerissen. Es war wirklich, es war zwar schon länger her, dass wir da gespielt haben, aber das habe ich in sehr guter Erinnerung. A jak ogólne wrażenia po pobycie w naszym kraju? Genialne. Polska była jednym z pierwszych krajów, w którym dostawaliśmy koncerty na początku naszej kariery. I jak Sandra już stwierdziła, przeżyliśmy tam niezapomniane momenty. Polska była chyba pierwszym miejscem, gdzie rozdawaliśmy autografy. Przyszło ponad 300 osób, pełen wypas. Mamy właśnie propozycję występu na festiwalu w Polsce, więc już niebawem was odwiedzimy. Niestety już dosyć długo nie byliśmy w Polsce. To wielka szkoda, bo wiem, że mamy tam fanów. Ich glaube, wir haben ein Angebot sogar für ein Festival in Polen. Wir werden sehen, dass wir das auch machen, weil wir sehr lange nicht in Polen gewesen sind und es eigentlich sehr, sehr schade finden, weil sehr, sehr viele Fans es da gibt. Macie nawet dosyć duże grono fanów. No tak, planowaliśmy już kilka razy wyjazd do Polski, ale raz przepadło, bo organizator imprezy splajtował, innym razem też coś nie wyszło, ale postaramy się niebawem przyjechać. Mamy wielką nadzieję, że się uda, bo jak już wspomniałam, macie naprawdę wielu fanów w Polsce. To było właściwie moje następne pytanie, kiedy do nas przyjedziecie, ale teraz już wiem. Dziękuję wam za ten wywiad, było mi z wami bardzo miło. Obejrzę sobie zaraz wasz występ. Jestem ciekawa, czy Dennis znowu rozwali scenę pod koniec koncertu. Jak myślisz? Nie mam pojęcia, tego nigdy nie wiadomo. Może uda ci się go namówić? Przynajmniej głośnik. Może jak ty z nim pogadasz? Okej, zaraz porozmawiam z Denisem, żeby rozwalił scenę, bo on to prawie na każdym koncercie robi pod koniec i mam nadzieję, że także tym razem. Dankeschön nochmal. Viel Glück, viel Spaß und viel... Nein, wenig Regen. Sonne wird es nicht mehr sein, aber... Ich werde da sein. Zaraz przyjdziemy się i zobaczycie występ von Guana Apes.